myśląc, tak, A jedziemy. w ogóle, kurwa, kiedykolwiek ty myślisz, debilu? Niewiele myśląc, to on mówi. Jaki debil? To za debil, no. Niewiele myśląc, kurwa, kiedykolwiek myślałeś, debilu? I już wtedy praktycznie zacząłem swój taki okres gdzieś tam przygotowania pod tą walkę. Aczkolwiek mieliśmy walczyć na Fame MMA 5 z jakichś niezależnych ode mnie i od niego chyba też właśnie przyczyn. No czy nie wiem do końca. No, no i się obsrałeś, debilu, a nie pierdolisz, kurwa, chłopie. Mieliśmy walczyć na piątce. Tak, no, na piątce, kurwa, to się obsrał debil, przecież, kurwa, normalnie Wojtek do mnie dzwonił i włodarze i, kurwa, podpisałem już, kurwa, znaczy powiedziałem, że dawaj kontrakt, a powiedzieli, że się, kurwa, nie zgodził, debilu. Ja na pewno chciałem walczyć, przenieśli nam tą walkę na następną galę. Więc można powiedzieć, że ma sporo czasu na to zbudowanie tej formy, tak? No będzie prawie rok będzie. Rok się no, ty, to już tak. Rok się przygotowuje na walkę ze mną, debil, a ja od 2 tygodni. Co za debil, kurwa. Rok się przygotowuje na walkę, debil. No to trzeba być debilem, kurwa, jednak. Jednak trzeba być debilem. Debil w chuj, no. Rok, kurwa, się przygotowuje, nie? No on mnie tak denerwuje, co byś zrobił, jakbym go spotkał na ulicy? No on mnie tak denerwuje swoim ryjem, że bym mu rozpoczął ten łeb. Naprawdę, bo ja jestem spokojny człowiek, ale jak widzę tą Ambeę jebną, to mnie wkurwia. Ambea pierdolona. Na konferencji mu przypierdolę z tej pustej butelki. Fiuta tego przy. Rok się przygotowuje, ty, ja od 2 tygodni go kurwa. Więc jak patrząc na to, że niektórzy zawodnicy... Zawodniki mówi, kurwa. Zawodniki mówi, ty, patrzcie, debila. Patrzcie, słuchajcie, debila. Ambea pierdolona. Tak, no. Więc jak patrząc na to, że niektórzy zawodnicy... Zawodniki, Ambea! Co za Ambea? Zawodniki, kurwa. Ty, kurwa, debilu pusty. MMA. Dowiadywali się no miesiąc, 2 miesiące przed tym, że będą w ogóle mieli walkę, no to ja miałem ten komfort parunastu miesięcy. Miałeś komfort, więc, no parunastu miesięcy. Na pewno dostajesz tak w pierdol, że... I na pewno to mi dodaje dodatkowej pewności siebie, aczkolwiek no nie będę ukrywał, mój rywal jest z wyższej półki niż inni jakiś tam oderwani youtuberkowie od monitora. No ja ci przypierdolę. Potrzebowałem większej tej puli czasu, żeby tutaj... zaprezentować się jak najlepiej oczywiście. Ambea. Nie. Do tego wrócimy, ale całe przygotowanie u Antka Chmielewskiego, tak? Dokładnie. Zacząłem trenować, powiem tak, że ja zacząłem właśnie pracować w tym samym klubie, w którym pracuje Antek Chmielewski. No, on miał tu swoją grupę zawodniczą no. I tak zawsze... Jesteś kurwa debilem, to zacząłeś pracować. No, widać, że trener tak personalny. No, chłopaki się fajnie biją, debil. Nie? No i tak zawsze, tak mówię, kurde, tam... Zapytam tego Antka, no bo chcę coś zmienić w swoim życiu, chcę coś zacząć dodatkowo, tym bardziej, bo ja wszystkie muzykę trenowałem. I tak, Antek, ty, no ja dam radę tam coś podziałać na tych treningach twoich, no bo już wpadnij na grupę, zobaczysz jak będzie. No i akurat przyszedłem na sparingi, no i na tyle mi się spodobało, że... Na sparingach mu się na tyle spodobało, jak dostał w pierdol, to on był, kurwa, zrobię mu łeb, no. Tak mu się spodobało, że dostał w pierwszy, że przychodził częściej. No. Od kwietnia trenować do dzisiaj. Więc, od kwietnia, więc rok. Tak to mniej więcej rok wygląda. Trenuje i od dostanie razu w grupie, tak w szybko. Chłopaków, no zawodniczej. No tam chłopaki mają walki na Almie, na innych tam no, federacjach, jak myślę, bardziej. W Almie to ja zakupy robiłem, kurwa. Kim walczy na Almie, ty? To za debil, kurwa. Ambea jebana, ty. W Almie to się, kurwa, zakupy robi, debilu, ty. Jaki debil, ja pierdolę. Ktoś napisał, Bamber się tak szykował, a dostał tak w pizdeczkę, że szok. Nie ma co się nakręcać, Kasio podejść ze spokojną głową i rozjebie. Tak, ja go i tak rozjebię. Ja mu rozjebię łeb już na tej konferencji, jak on tu pisał takie głupoty. Bamber. Jeden weekend już nie skończy, nie? Więc nie wiem, co będzie po prostu. No nie dalej. Skończy się, bo będziesz 3 tygodnie w FFF i gdyby po walce z Kasiuszem, jak pojawi się ponownie oferta, to nie wykluczasz, że wystąpisz w tamtej organizacji? Jeśli
Chodzi też, że chciałbym mieć taki, tak jak teraz jestem zmobilizowany, bo mam ten konflikt z nim i no nie lubię typa, to chciałbym mieć kogoś, z kim mógłbym tam się napierdalać, kogo nie lubię. Jeśli będzie taka osoba, jeśli będzie propozycja, to jak najbardziej. Choć patrząc po tym, co ja tam odpierdam na tym fejmie, no to trochę FFF musiałbym no, zmienić swoje zachowanie i tak nie wiem, czy do końca byłbym sobą tak naprawdę. Albo wypikają. Tak, musieliby wypikać. Nie wie, czy do końca by był sobą pustak. Pustak nie wie, czy by był pustakiem. To jest debil? Nie wie, czy by pustak by był pustakiem? No, no on ma tak pusto w głowie, że on nawet nie ogarnia, że pustakiem jak się jest, to jest się tak pustym, że kurwa nie można nawet myśleć, czy jesteś sobą, czy nie sobą, bo ty kurwa jesteś pustakiem jebanym ambeą pierdolą. Wspomnieliśmy o Kasjuszu. Mimo wszystko fajnie, że on nie buduje tak, bierze te walki z tym konfliktem, który jest tak naprawdę, a nie go wiesz, o co mi chodzi. Nie bierze takich walk, że gdzie musi sam budować ten konflikt, tylko ten konflikt jest, więc trzeba mu zwrócić jednak szacunek za to, że jednak nie bierze tego i nie nakręca tego po prostu sztucznie, tak? No jest spierdolnięty zdrowo, ma dużo konfliktów, dużo ludzi go nie lubi, ma bardzo specyficzną osobowość, jest taka osobowość, ja mówię, że to jest hate me or love me, że albo ma takich bardzo fanów, którzy go po prostu wielbią, kochają, co ogólnie ja też odczuwam na sobie, ci co go kochają, no ale ma dużo, bardzo dużo mam wiadomości takich, że po prostu ludzie go nienawidzą, nie? No, nienawidzą kurwa i on wrzuca te wiadomości na Instagrama, nie? Ja wchodzę na te kurwa, tam raz byłem, bo mi pokazali, ktoś mi wysłał, ty, wchodzę na tych kurwa ludzi, to mają po 40 obserwujących albo po 20, ty. Sobie konta fake zakłada debil jebany, kupuje tam kurwa trochę obserwujących i pisze sobie debil taki wiadomość. My mamy kurwa gang turbo przygłupów kurwa i się kochamy wszyscy razem i wszyscy za sobą stoimy debilu jebany, dlatego mamy taki kurwa gang. Turbo przygłup, wszyscy razem, przed monitorami, wszyscy razem, 3, 2, taki debil. No zajmujemy kurwa, zajmujemy na tej konferencji już. No jest taką postacią bardzo barwną i konfliktową to na pewno. No. Konfliktową to twój kurwa łeb będzie konfliktem. Ambeo. Więc fajnie, akurat no to mega pasuje do tej federacji. No, bo, no moim zdaniem się z każdym może pokłócić, nie? Więc no. Wspomniałeś, że jesteś też trenerem personalnym tych osób, które próbują dostać. Moją rodziną turbo przygubów się nie kłócę w ogóle, bo to są normalni ludzie, debilu jebany. Więc widzisz, takie kocopoły, kurwa, jak dwóch moich byłych rywali. Idę zajarać, bo mnie wkurwim.